Przede wszystkim bardzo się cieszymy, że mogliśmy być partnerem głównym wydarzenia, które wspiera architektów i promuje architekturę polską. No i przede wszystkim mamy możliwość pokazania nie tylko osiągnięć architektonicznych, ale też promowania współpracy między przemysłem, między twórcami, między tym wszystkim, co tworzy tak naprawdę naszą polską architekturę, bo to jest zawsze, jakby nie patrzeć, jednak kolaboracja pomiędzy wieloma podmiotami. I najlepszym przykładem jest tej kolaboracji jest chociażby przykład pracowni w liczbie mnogiej, która wygrała Grand Prix. Są trzy pracownie współpracujące ze sobą, również pracownia hiszpańska. I tak naprawdę to pokazuje trend współczesnej architektury. Cieszymy się, że uczestniczymy w tych trendach na co dzień, kooperując z biurami architektonicznymi w ich codziennej pracy. Bardzo nas cieszy, że takie eventy się odbywają w Polsce. Kolejna edycja plebiscytu, tak jak wiemy, 11 już. Jest nam bardzo miło tutaj być. Plebiscyt sztuki architektury zorganizowany również w tym roku jest bardzo ważnym konkursem w dziedzinie naszej architektonicznej. Poszerza horyzonty, poszerza naszą wiedzę na temacie nowoczesnej architektury. A tym bardziej to internauci przyczyniają się do wyboru nowych budynków, nowych wnętrz. Dzisiejszy plebiscyt, tak jak wiele innych plebiscytów, które mają na celu pokazać szerszej publiczności obiekty, interesującą przestrzeń, zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną, cieszą się coraz większym zainteresowaniem również takich firm jak nasza, czyli firm, które bardzo ściśle współpracują z biurami projektów,
które mają swój niewielki udział w kreowaniu tego rodzaju obiektów i takiego zagospodarowania. W związku z tym w takich uroczystościach jak dzisiejsza bardzo chętnie bierzemy udział i uważamy, że są one niezwykle potrzebne. Bardzo pozytywnie oceniam. Uważam, że jest to bardzo dobra forma promocji architektury oraz edukacji ludzi na temat dobrych rozwiązań, pokazywania dobrych obiektów, nagradzania ich. Przy okazji jakaś forma dyskusji między architektami, możliwość spotkania, możliwość wymiany jakichś doświadczeń. Widzimy tutaj świetne obiekty dookoła, z którymi możemy konkurować, ścigać się, aby tworzyć jak najlepszą przestrzeń w Polsce. Bardzo doceniam inicjatywę plebiscytu. Uważam, że są to zupełnie bezcenne działania na rzecz promocji architektury. A mówię to, bo zaczynając pracę w zawodzie lat temu, no prawie 30, pamiętam taki czas, w którym nikt się architekturą nie interesował. I dzięki tego typu inicjatywom to wszystko absolutnie się zmienia. Oczywiście jest mi bardzo miło, że dostaliśmy nagrodę Wydział Radia i Telewizji, który jest dziełem trzech pracowni, katalońskiej, warszawskiej i katowickiej. Został doceniony w wielu konkursach, ale każdy z nich bardzo nas cieszy.